Witajcie, witajcie. Cieszę się, że tu goszczę. Tyle wspaniałych, inteligentnych ludzi w okularach odczytanych. Chciałem z wami pogadać o pasjach. Słyszałem, no, Tomek, jego pasją jest kulturystyka, Ania muzyka, Kuba hemoroidy. Każdy ma jakąś pasję. Ja wam powiem o mojej pasji. Moją pasją są dewiacje. Interesuję się tym. Jak tak sobie przypomnę, kiedy zacząłem, to chyba to było przed szkole. Kiedyś wyszedłem, pamiętam, na balkon i zobaczyłem, jak sąsiad w stroju góralskim się onanizuje. Zaintrygowało mnie to. Oczywiście to nie jest dewiacja, umówmy się, no panowie. Kto nie walił konia w kierpcach, niech pierwszy rzuci kamieniem, prawda? Ale gdzieś to we mnie pozostało i jak zacząłem się interesować tym, to okazało się, że taką najbardziej pasjonującą dewiacją jest dendrofilia. Kojarzycie? Dendrofilia, seks z drzewem. Ja może wam wyjaśnię, o co chodzi. Dendrofil osiąga satysfakcję seksualną poprzez fizyczny kontakt z drzewem, albo jego elementami, nie wiem, korzenie, gałęzie, dziupla, prawda, czy kora. Ja myślę, że taka góralska ciupaga też to wchodzi, jeżeli to nie jest chińska podróbka plastikowa. Dendrofilia, słuchajcie, to jest zajebista dewiacja, uważam. Przede wszystkim, jak ona jest ekologiczna, wiecie, seks z drzewem. Seks z kobietą, czasami kobieta coś marudzi, nie chce, a kup mi futro, a doładuj komórkę, coś, a drzewo weźmie i zaszumi, nie, i tyle. To jest fantastyczne. Poza tym ja myślę, że to jest bardzo popularna dewiacja w Polsce. Zobaczcie, ilu ludzi u nas w domach ma boazerię. Wśród polityków, ja myślę, że, nie wiem, członkowie PiSu, tam jest chyba najwięcej dendrofilii. Zobaczcie, jak oni są napaleni na to drewno z Białowieży. Jest niesamowite. Poza tym to jest fantastyczna dewiacja, wiecie, bo ona jest kompletnie bezpieczna. Nie ma AIDS, nie ma kiły, co najwyżej trzeba z fiuta drzazgi powyciągać i ty. Wiecie, a poza tym, jak się taki dendrofil musi czuć, kiedy się kończy Boże Narodzenie? Wszyscy płaczą, on już wie, że jutro będzie rozbierał choinkę.